Zróbmy to już. Cześć! Siema, Siema! cześć, wróciliśmy, to znowu Mamy dużo my. energii! To znowu my. Gdzie ty kurwa jedziesz dalej? Położyli się spać, Komil. Prawdziwy Komil, czy taki nick po prostu masz? Pewnie ma tylko taki nick. Też mi się tak wydaje. Co to jest aksjomat Stratos? Dobra, jadę na dwóch bohaterów, może zjebać miasto. Rawgorowi. Nie wiem, co najlepszego Okej. zrobię. Jak sobie wpoisz, że jesteś zmęczony, to będziesz zmęczony. No, jak sobie będziesz wkręcać, że jesteś No. zmęczony, ale znajdziesz sobie moc, energię, siłę, amfetaminę. Dokładnie. Najlepiej jakąś głośną muzykę na słuchawkach i wtedy można No fajnie lecieć. było, gdybyśmy mogli być na Jak słuchawkach. dasz sobie moc, to będziesz mieć więcej Ja w obrażeń. sumie mogę być. Kamil, proszę cię. Kamil, idź stąd. Idź do swojej jamy. Zrekrutuj kurwa jakieś smoki kwasowe czy coś. Kwasowa grota. Co z Bartczakiem? Ignacy, czekamy. 2K ludzi jutro będzie spać na historii. Szampańsko się wszyscy bawią, cieszymy się. Czy Wardęga ma zamek? Sprawdźcie. Ale Ravgor jeszcze nie jest pokonany. Dokładnie o to chodzi, że zobaczcie, no to jest niby okej, ale pokażę ci, jakby to Trzech ma sens, przeciwników. tylko pokażę ci trzech przeciwników A i że poczekaj, mają jeżeli liczba po jednym miast. mieście, no a nie Ale pokażę ci poczekaj, ale czwartego. Wardęga był z jednym miastem, No że dobrze, ale to są pamiętasz? obydwaj z jednym miastem. Mogą być obydwaj z jednym miastem i je zobaczysz. Słusznie. O to chodzi, że możecie mówić, żebyśmy zobaczyli. No on ma już chujową armię, oni obydwaj mają chujowe armię, no. Tylko trzeba iść. Sądzisz o pracy na stanowisku community managera i odpisywanie na kilkaset maili Ale dziennie? czekaj, teraz logika. 7. A, dobra, nie, to nie zadziała. No jedno miasto plus coś tam. Dobra, kończmy to. Pokaż. Czekaj. Sprawdzę u twojej starej. Gdzie ty lecisz? Poczekaj, zastanów się, gdzie ty idziesz mi? Ja teraz idę, Do. kolego sympatyczny, do tego zamku, bo i tak Vardengan będzie mi go tu atakował, prawda? Dobra, to Nie, dalej. poczekaj, idzie on ma tego herosa No swojego. tutaj jest po drodze. Tak tu musisz iść, tak? Więc tutaj idę. Jakimiś gównami go tam będę najwyżej odciągał. To nie ma dla mnie logiki. Pamiętasz, jak mu raz wyskoczył ten bohater przy fortecy? On się skądś tam musiał pojawić. Kopalnia złota. No nie, no z tego zamku nic nie ma już więcej. Tu jest jakaś No ścieżynka. pójdę tam, no Co ale. masz lepszego do zrobienia, nie? Co mam lepszego? Tych śmieci może jakoś zmobilizować. Ty, on ma. Armię, no ale zanim on dojdzie do ciebie, to trochę minie. Dobra, Dobrze, lepiej niech go idzie, puścić, nie? niech idzie, nie? Niech sobie gdzieś Pokaż tam mu, może idzie. by szedł tam W tę i. stronę, No. dokładnie. I gdzieś tutaj zrobimy zbiórkę wielką. On tu dojdzie za milion tur, ale. Ale niech idzie. Ale ta gra po prostu już chodzi. Ta gra już ma dość. No chyba tyle z moich ruchów. Razak się może zesrać. Ty się możesz zesrać. Tego uśpi. Się możesz. Uśpieni są Dobra, no wszyscy. to kończ tura. Żegam tymi herosami, co ty nie Co ty powiem. nie powiesz? Dzięki za wsparcie. Mogłeś zrekrutować jeszcze wojsko w tej nekro. Bo tam chyba w końcu bohater nie zrobiłeś. Cześć, zaatakuj kogoś na przykład. Nie poddaj się i wykup tego zamku, który Wardenga. A Może nie, to bo nie jest poddanie się tego zasada, jest że on się od razu kapitulacja. pojawia. To nie jest zasada, że się od razu pojawia bohater po pokonaniu w zamku. I poza tym musiałbym skapitulować, nie? Ale skoro ja nie mam już bohaterów, to może by zadziałało. Jakiegoś Breivika spróbować zrobić i może być pomysł. No. Tylko ja nie wiem, czy ty możesz kapitulować w bitwach z przeciwnikami neutralnymi. Musisz chyba atakować na bohatera wroga, żeby móc O, ruchać to będzie kapitulację. problem. Chociaż niekoniecznie. Spróbujmy. Ale nie sądzę, by neutralne stwory chcieli, bo w Heroesach 3 nie można było O kapitulować. neutralnych, mogłeś tylko z bohaterem. Tak. No zobaczmy. Ty, może to zadziała. Bo Spróbujmy. to może zadziała, chociaż twoja armia jest bardzo, bardzo droga w tym momencie. Spoko, mam z 350 No tysięcy. nadal, zobacz, ja 200 tysięcy za moją przejebaną armię już płaciłem. No, Ale ja bym się cieszył, słuchaj. żeby było, że Vardenga został pokonany, bo nie miał zamku i był śmieciem zaraz. No. Ale to byłoby piękne. Atakuję ci na zamek. Dobrze. Walcz. Powtórz. No to jest do wygrania. Tak Tylko tutaj w uważasz? końcu bohatera nie zrekrutowałeś. Chyba nie miałem tych bohaterów. Nie, w końcu nie zrobię. Dobra, teraz ustaw mądrze wojsko od początku. Bo jeszcze wziąłeś wszystkie upgrade'y z góry, nawet nie sprawdziłeś upgrade'y. Można cofnąć. Co cofnąć? Dobra, Sejwa. jedziesz. Tak jak są, chyba są Tak, tylko okej. grajmy to kurwa dobrze, dawaj. Ty, mam jakąś taką chujowatę. Mam No dużo ma szkieletów, chujowa muszę to nie armia, może wybrać. mieć bohatera mocnego. Zobaczymy. Dobra, wejdź. Spokojnie. Sprawdzę, poczekaj, sprawdzę bohatera i go. Dobrze, co mały zastępu, kurwa, na łucznika. Łucznik. Musisz zbić mi tego łucznika, czym prędzej. Nie wiem, czy paradoksalnie nie jest 11. lepszą taktyką wejść do niego, wiesz? Żeby w polu nie zdajesz. Już mam O rzuty nie. szkieletowe. Już.
Wiesz, masz Lisza bez AOE atak. No właśnie o tym mówiłem, że masz chujowe upgrade, więc jakieś szczęście. Łuczniku też nie ma strzelców. Dlatego nie wiem, czy to... Kamil! Kamil, proszę cię. Ja cię bardzo lubię. No, musisz go zbić. Fajnie to wygląda, no wiem. Bang. Wieżą. Traf te... Dobrze, wieżą trafiło. Czemu? No bo centaur też, ale... Ona powinien tych szkieletów obijać. Liszem się wskrzeszajcie. Duchy, no czekają duchy. Kurwa, czy ty nie powinieneś wyjść tak na serio? Zastanów się, jaką ty masz siłę bojową. Czy ty nie masz większej siły w przodzie niż w ostrzale? Nie mam Herosa, stary. On ma... A ile ma jeszcze punktów mani? Dobra, on jeszcze ma czarów. Dobra, a ty? No to będziesz tylko mógł walić ręką. Tylko pytanie, czy te szkielety mnie wystrze... Dobra, okay. No właśnie, nie masz czym je ustrzelić, czy nie lepiej wyjść? No zastanów się, jasno, spokojnie. I nie zastaw bramy zombie na pewno. A, to na pewno nie. No. Kto powinien iść do przodu? Smok, Banshee, Vampir. Smok i 6, okej. Okay. Smok, Banshee, Vampir. On ma 3. Tego to mi zestrzeli zaraz. No, ale Smok, ja mogę... Banshee, Vampir, Duch, muszę lecieć do przodu. Obowiązkowo. Nie ma co, żebyś stał, bo tobie... Stanie tobie nic nie daje, bo nie jesteś szybszy od niego. Nie masz strzelców więcej. Dobra, podejść jak najbliżej Banshee, możesz, tylko nie zostaw bramy. Tutaj. O, coś takiego na przykład. To ma sens. Vampires... Wylatuj gdzieś o tutaj, wyleć. Tu? Tutaj. A bo ja mogę na fosę. Bo wampir wtedy wleci w fosę, jeżeli będzie chciał go zaatakować i się walnie w fosę, więc weź tutaj. Ma sens. Tak samo smokiem wleć w fosę. Ale smokiem nie wlecisz tak w fosę, żeby on cię też uderzył. Dobra, no nic, wylatuj w fosę. A nie tu? Możesz też tutaj. Tura z woki. Kościejakiem do przodu obowiązkowo. Idziemy tu, bo możemy. Wladimir się obsłonił, ale to Glisza strzeli. Znaczy nie... Tak samo, poltergeisty do wylotu, mordo. O, widzisz? O, właśnie. Zestrał się, dobra. Niskie morale, kostucha stoi, on strzela. 15. Kurwa, ten będzie nas napierdala. Te kościaki po prostu. Musisz go zdjąć jak najszybciej, bo po prostu on ci za dużo strat zrobi w ostrzale niż ty. Cierpienie w życiu. Wskrzesił umarłych. Może nie siebie, może jego? 7. A co zrobisz, jak go wskrzesisz? Jak się wskrzesi. No to zaraz strzeli w ciebie centrum, cokolwiek innego i stracisz. No ten. No. A ten nawet z tymi nie wygra konfrontu. No jeżeli będzie miał, no to może z tym spróbować wygrać. I tak go szkieletor, wiesz, zestrzeli. Nie zestrzeli, bo szkieletor jeszcze nie ma tury. No ale potem go zestrzeli. Potem? Tak. Potem to dobrze, że te lisze. Dobrze, że te lisze plują. Wylatuj właśnie. Do wyjścia. Nikt inny nie wychodzi. Duchy mogą wylecieć. Znaczy szkielet jeszcze wychodzi. Duchy nie wylatują. Wylatują. W opór. Tak? Dobrze. Tłuc go, czy do szkieletu? Podleć pod szkieleta. A on uśpi szkieleta. Wal szkieleta. Uśpi? A nie, to jest nieumarły, nie zadziała torku. Stań pod szkieletem. Ale to jest zombie, on mi zabije po prostu tego. Racja. Nie ma sensu. Tłuc tego chyba, jeden. No on ci w kontrataku więcej zrobi. Nie, no bez przesady. Do szkieleta może, no. Lisza? Bo Lisz mu czaruje trochę. Nie zabijesz ani jednego. Kurwa. Stań pod szkieletem. To jest lepsze, co możesz zrobić. No nie, bo stanę pod szkieletem, zabije mnie zombie, nic się nie stanie. Wleć do zamku z powrotem? Niech ci wampir wlatuje do zamku? A ten to będzie strzelał w takim razie dalej. No będzie, oczywiście, że będzie. On nie ma wozu z amunicją, ile szkielet ma strzałek? 6 czy jeszcze 6? 6 jeszcze strzałek. To wskrzeszać się Liszem, wiesz. Chciałem powiedzieć, albo bohaterem. No nie, na pewno nie tak do tyłu, to jest bez sensu. Taki już to jest w ogóle głupi. Ewentualnie przeszedł tylko przez mur. Bo za murem jest połowa strzałki. No, ewentualnie. Ale tym bym wyleciał i gryzł, na pewno. To jest obowiązkowo. To jest podstawa. Musisz mu skosić wampira, bo on się będzie mógł skosić. Dobrze. Tak zrób. Tym pod bramę wychodź. Pod bramę, niech stoi za tym. On ma chyba mur tarczy, czy dużą tarczę, więc nie trzeba strzał. Zrobisz tak samo. Tak samo. Dobrze. To idę mi w tego. O kur... 14 to jest. Pudło, dobrze, zesrał się. Oj, upiory i szkielety. Jeden. Nie, jeszcze trzy smoki. Szkielety. O, pudło. Pudło. Jak dobrze, że w te duchy fokusuje. Dobra, moim zdaniem wskrzeszenie to w ogóle jest... Tego, no. Smoka. Dwa smoki. Dobrze, smoka skrzyżuje od razu. Nie, nikogo innego smoka. No, smoka. Smok ma największy DPS wyjściowy. Nie ma o czym mówić. Poltergeisty kradną strzały, racja. Poltergeisty musisz uderzyć obowiązkowo łucznikom.
O ile ci się uda dolecieć. Poltergeisty na co? Poltergeisty kradną strzały. Zarżnij smokołtu. Tylko tak, żebyś mógł potem dojść niżej, więc pozycjonuj się tak, żebyś mógł potem się poruszać. W ten sposób? Coś takiego. Tak. Centał się obsrał na kontrafę. Nawet na pechowy. To teraz? Była 12 vampiresów moich. Nie ma co. W tego coś zabije? Nie. Smoka. Kontratak bez kontrataku. Nie. No to walisz. Od dołu. Walisz. Bez bohatera jest, jak to boli bez bohatera. Szkielet. Teraz szkielet. Dokładnie. Zróbmy to. Mimo to z głowy. On zwarcie podejrzewa, że się obstrał na ryj. No, obstrał się na ryj. Dobrze. Dobra, kurwa. Jest w smoka, bo smok nie ma kontrataku. Oczywiście, bo to tak, żeby potem pozycjonować się do ściągania strzałek. Smoka chłopkiem tym swoim. Chłopkiem. Tak, dokładnie. Smoka. O, w ten sposób można go. Pięknie. Jeden smok mu został. Okay. Dobra, Wladimir. Dobrze, smoka. Okej. Okay. Dobrze, niech się tłuką. Tak, tłukno. Kurwa, cztery zabijały twoje dwie kostuchy. Dobrze. Dobrze, że te szkielety zdychają. Smoka mu skosisz? Albo skoś mu smoka może? Albo banshee hit. Jedną tylko? No to wlatuj tak, żeby zostawić jeszcze liszę. Okej, okay, rozumiem, bohaterskie. Kurwa, zombie jeszcze będzie do rozjebania. 260. Przed zombie można uciekać i lisze ich wybiją w ostateczności, wiesz. Może tak. No, że wybiją w ostateczności. Też nie masz wozu z amunicją. Ale dobra, to wieże też mają strzałki? Nie. Nie, ale wieże ci zazdechną. On ma katapultę przecież. No nie, no nie tysiąc życia, jako katapulta ma stary. No, nie ma co. Musisz skosić mu to banshee, tylko kosił w taki sposób, tak. Albo smoka. Zazwyczaj jego kurwa przecież nic z tym zombie, który ci zabije smoki. Myślę, że przed zombie nie uciec, a smoki zabije i tak. No, no koś mu to bardziej, ktoś mu się skosić. Dobra, tak kosić, żeby zostawić, to nie rób takich głupich błędów. No i tak dobra, zastawiony przynajmniej coś jeszcze. A był smokiem zastawiony. Bij w smoka. Dobrze, robić. Jeden i wózka mniej. Zawsze coś do przodu, nie? Dobra. Trzy. Lisz jeszcze coś może. Obsa się, kurwa. Ten jeszcze na zombie chyba. Tylko mi tak, nie, wszystkim nie. 19 FPS-ów jest. Streama bardzo, bardzo zacina, bo komputer ma już też dość. No kurde, w tego szkieletora. A nie ma kontrataku na Banshee, to możesz zajebać Banshee od dołu. Jakkolwiek, no byle byś go trzasnął. Szkielet? No nie w niego, w szkieleta. Szkielet. Kontratak, tak, to po smoku. Banshee. Każdy atak musi trafiać teraz. Pachowy. Kurwa macie. W niego i kradnij strzały. Musi go leczyć przy kradnieniu strzały. Nie wiem, czy coś ukradł, jak to zadziałało. 7. Ogląda na te 7 godzin i mój komputer zaczyna się grzać. Nasz ma dość. Kurwa, FPS-y do 9 spadają, nie? Na pewno trzeba stanąć tu, chyba tak. Skoś lisza. Lisza skosi do zera? A, bo on teraz by się ruszył. Kurwa! Strzelaj w cokolwiek. Kurwa, to 260 zombie będzie jeszcze teraz. Nie. Super zabawa. Jeszcze z tym dymkiem zjest. No, w kostuchę. O Jezus. Cokolwiek mogłoby się uśmiechnąć. Najlepsze do zombie. Ała. To są kurwy syny. Żeby na tych poltergeistach chociaż jakieś tam pudła wchodziły, czy coś. Nie, żeby się cokolwiek zadziało. Brak bohatera boli strasznie. Co jego bohater robi? Strzeli ci w kostuchę. Srasę do ryja. Napierdalaj w tą kostuchę, musisz się zdziać. Jak już zostanie tylko zamknięty, to już pechowo, kurwa macie. Wiesz, twoje 10 banshee zrobiło minisz jego 4 kostuchy. No. W szkieletora? O, bo mogę. Nie wiem, czy nie zginie. Nie, zresztą w kreatory jednak. I tak 6. Strzelaj w cokolwiek, to jest bez znaczenia.
Czy tam wszystko zaczął się strzelać? Chyba nie te wiesz, zaczął w końcu normalnie strzelać, a nie w szkielety. No, kurwa, w zombiaki. Tutaj, nie? No. Dobrze, chociaż tyle. Szkieleta? Mhm. Nie bardzo się nic spodobać. Nie. Szkieleta. Nawet już nie masz jakiegoś hard DPS-u w ogóle, żeby coś zrobić. Nie, no. Zombie, ale... Teraz utrafi strzała. Już chyba szkielet nie ma strzału, przecież to już nie jest problem. Szkielet ma, ale i tak nie strzeli. Pechowy cios, no pewnie. Zewsze się zombie, szansa na zabicie żadna. Pozdrów swoich widzów. Cześć, pozdrawiam. Co? Cieszę się, że jesteście. Jezu. Super zabawa. Mi się tego kurwa już nie chce grać. No nie? Mi w dupę. Po prostu jakie to już jest wkurwiające. Będzie jaka galina, 10 tur, żeby zdobyć mu zamek. No w tym czasie ucieknie 15 herosami i gani ich potem kurwa po mapie. Zajebiście. Lagi się zaczęły robić, bo komputer już ma dość. 17 FPS. Ja bym dopierdolnął na cydze chyba. Nie jebać to kurwa, koniec na dzisiaj. Ja bym w ogóle, nie, że mówię ci, że my do tego nie wrócimy i tak, o nie ma strzałek, klisz. No, bo może się walić w dupę. Wręcz już do końca. Wszyscy komputery rozstrzygną. Komputer ma dość, wszyscy mają dość. No. Tylko liga. Serio już. Ja bym w ogóle skończył, bo ten scenariusz tak dociągnąć do końca, będą nudy i droga przez mękę. No. Ja bym dopierdolał na cydze po prostu. Nie za to płacicie, za co chuja płacicie. Ty Kanek, chodź tu kurwa i streamuj 8 godzin i w zjebaną grę. Znaczy fajną, ale... Super grę, tylko scenariusz jest wkurwiający jak jest... 150, no. Może do tego wrócimy, kurwa, może. W życiu. Ja bym uznał, nie, jeszcze ta gra już tak zaczyna chodzić. No. Moim zdaniem uznajemy, że wygrywamy i tyle. Dokładnie, jesteśmy moralnymi. Wszyscy mamy dość, wy macie dość i... Warden... Jesteśmy moralnymi zwycięzcami. Wardengon przegrał. Zakładamy, że Wardengon przegrał i tyle. Nie ma demokracji. Demokracja to najgorszy z możliwych ustrojów. No, już poprzednio zadecydował. Tak. Więc pewnie Heroes albo 6, albo 4, zaczniemy jako serię. To jakoś trzeba będzie pociąć i wam wrzucić, ale to po 3 odcinki dziennie nawet można po prostu puszczać, żeby to zeszło. Wam, żebyście już nie narzekali, że nie ma Heroes. A w przyszłym tygodniu już ruszymy z szóstą, róbcie o równo 8. Z szóstą bądź czwórką. No. Z szóstką lub czwórką, możemy równo dobić 8 godzin, jak chcecie coś tam popierdolić jeszcze. No, chwilkę możemy. Zagrajcie 1v1, nie, ja już nie mam siły na bitwę. Usrało was już, na miłość boską, weźcie, no grajcie w jedną grę 8 godzin. Stream był fajny, okej, no jasne, okej, możecie powiedzieć, że graliśmy po 12, kiedy się grało. Okej, tylko przez 8 godzin jeszcze komentujcie i zróbcie to, żeby było w miarę ciekawie. No nie, bo grać to jest co innego niż komentować. A nie chcemy chyba nie chcemy chyba streamu, gdzie nic nie mówimy, nie? No. W sumie może kiedyś zobaczę takie 24 godziny, bo podejrzewam, że po 10 godzinach to ten komentator już nic nie mówi. No, raczej nic nie mówi. Raczej nic nie mówi. Mnie już gardło boli w tym momencie, ja nie chcemy się za tym jeleń z chorym gardłem ma jeszcze. Nie, w ogóle okej, jestem z gardłem. Natomiast po prostu mózg mi już siada od ciągłego mówienia czegoś, nie? No, naprawdę, zaufajcie, że to jest trochę już męka, jeżeli chodzi o głowę, kontynuacja tego, naprawdę. Już w zasadzie graliśmy każdy jeden możliwy zamek, na ten strzał z XXL-ką to nie był najlepszy pomysł świata. Zobaczcie, jeszcze z biomów niezbadanych, tu jest pewnie jakiś jeszcze jeden biom niezbadany. No. Tutaj są pewnie z dwa biomy jeszcze. Cała mapa jakaś, no. Weź zapisz grę, wejdź do menu jeszcze, żeby chcesz zobaczyć. Wejdź do menu. Pojedynki miały być, pewnie, gdybyśmy skończyli to normalnie, to byśmy zrobili 50 pojedynków, naprawdę. Zaufajcie mi. 8 FPS-ów jest, że ta gra się tak... Ta mapa nie, duży. Nie, to wygraliśmy na 5 graczy. Rozmiar olbrzymi. To. Zobacz, tu był biom 1. Tu Wardengon zaczynał, to pobiliśmy. No. Czekaj. Tu był biom i stąd byłoby wyjście. Widzisz, musiałbyś się przebić tędy i tam było przejście do podziemi. I tym przejściem najpewniej wychodziłeś wtedy u Rawgora. Czyli gdzieś w tym biomie wychodziłeś. To nie jest Rawgor, Rawgorowy biom jest przejęty. Potem to już na sam koniec. Tu był jeszcze jeden zamek? To jest ostatni, jeden z, to była akademia, czyli tak, tu było twierdza, tu było, co tu było? Tu był ten na dole ta przystań, druga.
Tu co było? Tu też zajęłoś coś. Coś zajęło. Twierdza Łapniaka tam była. Wszystko tam pozajmowaliśmy. Został jeden zamek Rawgora, w którymś biomie, i jeden zamek Wardengona. Zapraszam do pracy fizycznej 8-12H. Nie, no bo kurwa nie pracowałem po 10 godzin w życiu albo po 12H. No, naprawdę nie pracowałem. W ogóle naprawdę, to porównywanie prac to w ogóle jest super rzecz. No, na super, gorącym propsie. Super no. Pomysł. Tak samo byśmy byli zjebani po 8 godzinach fizycznych. Fizycznie byśmy byli zjebani. Dokładnie, trochę może inny rodzaj zmęczenia. Psychicznie. No. Powiedzcie, to na przykład tłumaczą, nie? Którzy na przykład tłumaczą, to chyba w ogóle po półtorej, dwie godziny pracują max, nie? Słyszysz? Tak. Jak na żywo musisz tłumaczem coś działać. Myślę, co tu jeszcze było. Tego biomu chyba nie zbadaliśmy. Co tam mogło być? Ktoś wie, co tam było w tym, gdzie jest teraz niebieski startowy? Niebieski to był Rawgor. I to było Inferno jego? Tak, to jest to pustynne, co zdobyłem. Dobra, to kojarzę. Tu był Wapniaka startowy i tu... No to musiał im zostać, to Wardengon nie miał zamku. Chyba, że miał coś tutaj? Nie, tu były dwa zamki, które ja zająłem. Wardengon nie miał zamku, to był jego ostatni zamek. Gdybyś się obronił, to bym pewnie spadł i zostałby tylko Rawgorem w tym zamku. Gdybym się obronił. Tak, gdybym miał bohatera. Wiesz, w gruncie rzeczy, gdyby co... Byłbym obrzej, skłonny... Wiesz co, ja byłbym skłonny nie, zrobić? Nie ruszaj jeszcze, nie ruszaj jeszcze. Chcę tylko sobie zobaczyć, czy stąd jest jeszcze jakieś wyjście. Tu może był jakiś teleport? Nie, nie mogę być jakiś teleport. Czy jesteś w stanie zrobić? Wiesz co jestem w stanie zrobić? Jestem w stanie to dograć, jeżeli cofniemy się o jednego save'a i zrobi bohatera i zrobi armię tam, to może jeszcze to. Jakąś i rozegrać tę bitwę normalnie, chociaż to nie będzie prosta bitwa, ale... Kurwo! Dobra, pierdolimy to w dupę i idziemy spać. Ja bym to chciał skończyć, ale gra powiedziała, że nie. Nie, bo z przegraną bitwą nie ma co, bo to jest jebania kolejne 3 godziny z ganianiem się z nimi. Nie, no serio, naprawdę, no... Miejcie litość. Miejcie litość. Zmień scenę. Dzień gniewu. Miejcie litość, naprawdę. Znaczy, my możemy to grać, tylko że nie będziemy nic mówić i będzie to nudne jak gówno. No, będziemy ze stukali mechanicznie. I to nie ma sensu, to nie jest coś, co my chcielibyśmy kiedykolwiek robić, tak mi się wydaje. No... Przede wszystkim dziękuję wam, że na 8 godzin posiedzieliście. Mam nadzieję, że przynajmniej pomimo samej gry, która była trochę rozczarowująca, to mimo wszystko się fajnie bawiliście, no bo my jednak dalej się bawiliśmy fajnie. W sumie myślę, że to, co nas ubiło sporo, to te save'y bardzo długo trwające. To było to coś, co ze 3 razy musieliśmy cofać. Tak. Gdzieś ta dyskusja tam w trakcie trochę się rozbudziła, to było fajne, ale... Ale spoko, ja rozumiem, że jak ktoś streamuje tak jak Rok, że odzywa się raz na 10 sekund i mówi... Tutaj mam questa do zdobycia. No dobrze. I spoko, tak komentować mogę i 20 godzin. No. Ale nie w klimacie, kiedy my cały czas mówimy do was. Bo w sumie przez 8 godzin oprócz przerw nie było chyba momentów ciszy w ogóle. Tak, my cały czas gadamy. No. Pod koniec to już mieliśmy dość. Ta ostatnia bitwa to już właśnie, mówię, tak krokowo bardzo wyglądała. No. Będzie jeszcze stream w tym tygodniu? Dawaj reklamę na koniec. Czy będzie stream w tym tygodniu? W tym tygodniu? No już nie, bo za 5 minut się kończy ten tydzień. Ale... Na tygodniu bardzo chętnie. Na tygodniu bardzo chętnie coś porobię pewnie. Na weekend jestem w Bielawie, więc nie będzie streamów. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek postaram się robić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie, Blade Belier jest za przebicie 5000 chociażby, a nie przebiliśmy dzisiaj. Dobrze, moi kochani, to co? Dziękujemy wam bardzo serdecznie, bardzo ślicznie bardzo, za uwagę. Bardzo fajnie było. No i dziękujemy bardzo serdecznie. I tyle. Postaramy się to przeżyć, tak jak mówiliśmy. No ruszymy pewnie z tą czwórką bądź szóstką. Zobaczymy jeszcze. Zobaczymy, pewnie szóstką, tak mi się wydaje. Albo czwórką, zobaczymy. A nie ma co mówić, co jest pewnie. No, kurwa, przestań porównać się do Roka. Gówno, co? Gówno, wiesz, jesteś taki sam. Spoko. Nie lubię, jak ktoś brzmi jakieś głupoty na czacie. I wyzywa. No, miłych snów. Dzięki, naprawdę. Fajnie, że byliście z nami 8 godzin. To jest też dla nas, kurczę, jednak coś, że przez te 8 godzin was zainteresowaliśmy, no nie, że tu byliście. Ale ja powiedziałem, w trakcie przerwy tam któryś gnał, że 4 godziny to jest maks. Żeby live był ciekawy i żeby coś się działo cały czas. No, to prawda. Bo więcej to już po prostu jest trochę męczenie wora. No. Dobra. Dzięki ślicznie w takim razie. Jeszcze zostańcie może na reklamy, jak zostawcie sobie przeglądarkę włączoną. Nie, 1500 to tam płynie, reklamy pójdzie. Nawet nie chcę mi się już zarabiać, jestem na takim poziomie zmęczenia. Tak, aż tak? Tak, aż hashtag. Okej, dobra. No to super, słuchajcie, no nie tylko nasze zdrowie, wy też się bawiliście, dobrze, mam nadzieję. No i co?
fajnie było się zobaczyć, mam nadzieję, że w następnych okolicznościach będzie jeszcze okazja się zobaczyć, ale już pewnie przejdziemy na system nagraniowy. Nagraniowy system jest bezpieczniejszy, jeżeli chodzi o granie. Nie ma sztucznych limitów, sami już zarządzamy czasem, wy możecie widzieć to potem inaczej zmontowane. No jakby lepszy jest chyba system, jakbyśmy nagrywali, a nie streamowali, tak myślę. Heroesy może tak. Myślę, że lepiej jak będziemy nagrywali jednak Heroesy klasycznie. To jeszcze będzie wszystko do dyskusji, więc zachęcamy gorąco do pisania pod filmami, pod komentarzami, żebyście jakoś siłą rzeczy też tam integrowali się, komunikowali się z nami, bo to jakoś czytamy, może z opóźnieniem, ale czytamy. Dobra. I trzymajcie się. Cześć. Cześć. Hejos, hejos. Miło tam było i hej.